Gratuluję decyzji o włączeniu tego filmiku i nie pożałujecie, bo będzie to jedyny materiał, którego będziecie w życiu potrzebować, żeby znaleźć swój idealny kierunek studiów, który będzie nie tylko was głęboko spełniał, ale będzie też przyszłościowy i związany z wysokodochodową karierą. Czekają tu na was testy psychologiczne, zadania, trochę filozofii, a nawet w pełni darmowy program doradztwa zawodowego. Zapraszam. Sztuczna inteligencja rozwija się w wykładniczym tempie, przez co sama wiedza przestaje już być wartością samą w sobie. A przez to wiele kierunków staje się bezwartościowymi. Ale nie wszystkie i zaraz dowiesz się dokładnie jakie. Mówimy tu o najbliższych kilku latach twojego życia, o setkach godzin spędzonych nad książkami i o hektolitrach kawy, więc naprawdę myślę, że warto zainwestować te paręnaście minut i wybrać studia mądrze. Pozwólcie, że szybko się uwierzytelnię w waszych oczach. Jestem Michał, rok temu założyłem największy w Polsce program doradztwa zawodowego, w którym wzięło już udział ponad 40 tysięcy osób. Link do niego znajdziecie tutaj i w opisie. Sam przechodziłem przez wiele różnych ścieżek, od biologii, przez biotechnologię, przez badania kliniczne, jakieś startupy, fundacje, a teraz studiuję medycynę i prowadzę własne wydawnictwo, co zresztą w sumie bardzo mnie spełnia. Żeby znaleźć twój idealny kierunek studiów, musimy zacząć od poznania samego siebie. W tym celu cofniemy się ponad 1000 lat wstecz na japońską wyspę Okinawa, której mieszkańcy właśnie odkryli sekret długowieczności i spełnienia. Nazwali go Ikigai. Ikigai opiera się na czterech kluczowych elementach: pasji, misji, powołaniu i profesji. Każdy z tych elementów jest niezbędny do osiągnięcia stanu spełnienia i sensu życia. Pasja symbolizuje to, co kochamy robić, co sprawia nam radość i satysfakcję. Misja reprezentuje nasze wartości i przekonania, to w co wierzymy i co chcemy wnieść do świata. Z kolei powołanie odzwierciedla nasze talenty i umiejętności, czyli to, w czym jesteśmy naturalnie dobrzy. I wreszcie profesja, która oznacza pracę, którą wykonujemy, żeby zaspokoić nasze potrzeby materialne. Kiedy pasja, misja, powołanie i profesja są ze sobą zgodne i wzajemnie się uzupełniają, człowiek odnajduje swoje miejsce w świecie i czuje się spełniony. Wszystko to brzmi fajnie. Tylko co, jeśli nie wiemy, jaką mamy misję, wymarzoną profesję, pasję, a co dopiero powołanie? Co jeżeli szczytem naszej decyzyjności jest to, że mniej więcej wiemy, co chcemy zjeść na śniadanie? Mam dobrą wiadomość. Nie musisz znać odpowiedzi na wszystkie te pytania, żeby znaleźć idealny kierunek studiów. Bardzo chciałbym, żeby ktoś parę lat temu powiedział mi jedną rzecz. Dosłownie wszystko da się zmonetyzować i im bardziej pasjonuje cię jakiś temat, tym większa jest szansa, że będziesz na nim dobrze zarabiać. Dlatego wybranie kierunku studiów na podstawie tego, ile się po nim średnio zarabia, jest kompletnie bez sensu. Bo jeżeli ludzie wybierają kierunek dla pieniędzy, to jest spora szansa, że szybko się wypalą. Jeżeli z kolei wybierzesz kierunek, który szczerze, cholernie cię pasjonuje, to będziesz z przyjemnością zagłębiał się w niego po godzinach, wkładał w niego więcej wysiłku, co prędzej czy później musi zaowocować gratyfikacją finansową. Jeżeli oczywiście dobrze to rozegrasz. To patrzenie na statystyki zarobków po studiach nie ma sensu z jeszcze jednego powodu. Patrzymy wstecz. Jak spojrzymy wstecz na inwestycje w akcje jakiejś spółki, mamy informacje tylko o tym, jak sobie radziła kiedyś. Nie możemy z pewnością wywnioskować, że tak samo będzie teraz. A ostatnie lata kompletnie zmieniły rynek pracy. Ludzie są masowo zwalniani i niestety będzie jeszcze gorzej. Trzeba brać to pod uwagę. Ale spokojnie, wyzimiemy, także nic się nie przejmuj póki co. Na ten moment mamy dwa scenariusze. Albo masz na oku kilka różnych kierunków studiów i nie wiesz kompletnie, który będzie dla ciebie najlepszy, albo wręcz przeciwnie. Nie masz kompletnie pomysłu na jakie studia iść. Jeśli w ogóle zastanawiasz się, czy iść na studia, to pod koniec filmiku podlinkuję o tym oddzielny materiał. Nagrałem taki bardzo fajny. Bez względu na to, do której grupy należysz, zrób te trzy testy. Są one też elementem mojego darmowego programu doradztwa zawodowego, także jeżeli chcesz mieć to ładnie ustrukturyzowane i omówione, to zostawiam ci tutaj na górze linkacza. Te testy chwilę zajmują, także dostaniesz też do nich link na koniec, ale spoko, żeby kontynuować oglądanie moich wypocin, nie musisz mieć w tym momencie wyników tych testów, natomiast potrzebna mi będzie twoja kreatywność. Wypisz wszystkie potencjalne kierunki, które przychodzą ci do głowy, które mogą cię potencjalnie nawet w najmniejszym stopniu zainteresować. Nie patrz na stereotypy z nimi związane, na ich przyszłościowość czy prestiż. Wylej do notatnika wszystko, co przychodzi ci do głowy, bez żadnego filtra. Teraz mam dla ciebie kilka pytań zawężających, na które sobie
sobie szczerze odpowiedz. Wolisz działać samemu czy w zespole? Ważniejsza jest dla ciebie ciągła zmiana i wyzwanie, czy poczucie kontroli i stabilizacja? Wolisz pracę kreatywną, czy może bardziej analityczną? Przykładowo, ciekawiej brzmi dla ciebie wymyślenie kampanii reklamowej dla wydawnictwa, czy zbadanie korelacji między liczbą przeczytanych miesięcznie książek, a wysokością dochodów? Lubisz czuć odpowiedzialność za innych, czy może bardziej preferujesz mieć większą wolność i niezależność? Wolisz pracować fizycznie, czy umysłowo? Nie ma tu lepszej i gorszej odpowiedzi, dlatego absolutnie nie kieruj się żadnymi stereotypami. Jako dobry stolarz jesteś w stanie zarabiać kilka razy więcej niż menadżer w jakimś korpo. No właśnie, jaki poziom zarobków w ogóle chcesz osiągnąć? Jeżeli masz problem z tym pytaniem, to o tym też mam oddzielny filmik, który podlinkuję na koniec i w opisie. Czy ważny jest dla ciebie zdalny tryb pracy? Wolisz prowadzić swój biznes, czy może bardziej utrzymywać się na stabilnym etacie? Te pytania to są takie filtry, przez które potem przepuszczamy poszczególne kierunki studiów. Może zastanawiasz się teraz, dlaczego te pytania w ogóle powinny cię obchodzić? Weź się od grudku i Michał. Badania firmy doradczej Korn Ferry pokazały, że najlepsi liderzy to często introwertycy, bo potrafią głęboko analizować problemy. Z kolei ekstrawertycy świetnie sprawdzają się w zawodach wymagających intensywnych interakcji, np. PR czy sprzedaż. Wybór kierunku zgodnego z twoimi predyspozycjami zwiększa szanse na sukces i na satysfakcję, a starając się na siłę dopasować do stereotypowego wizerunku danej profesji, tylko sobie szkodzisz. Twój zestaw cech i osobowość są unikatowe i są tak naprawdę twoją największą przewagą, więc warto to wykorzystać. Dobra, jesteśmy już ciutkę bliżej do znalezienia twojego idealnego kierunku studiów. Prawdopodobnie na twojej liście znajdują się teraz kierunki, które czujesz bardziej lub mniej. Część związana z hobby, jeszcze inne z jakąś wizją na swoje życie, a część może troszeczkę od czapy. Na ten moment pojawia się jednak bardzo ważne pytanie. Czy powinniśmy wybierać studia i karierę, które są jednocześnie naszą pasją? Brzmi to sensownie, wręcz zarąbiście bym powiedział, ale może to być również twoją zgubą. Weźmy na przykład moją dziewczynę, Martę, która hobbystycznie zajmuje się pole dance. W każdym razie zajmowała, bo teraz została instruktorką i stało się to jej pracą. Można powiedzieć, że upiekła trzy pieczenie na jednym ogniu. Ma pracę, hobby i sport w jednym. Swoją drogą zapraszam do niej na zajęcia, zaczerwienienie na Instagramie. Ale mogłoby to potoczyć się zupełnie inaczej. Gdy nasza praca jest jednocześnie naszym hobby, możemy zacząć przeliczać czas poświęcony pasji na pieniądze, przez co przestaje nas tak bardzo fascynować. Już nie poświęcimy paru godzin za darmo na to, bo liczymy sobie w głowie, że nam się to nie opłaca. Z drugiej strony możemy kompletnie utracić umiar i tak dużo pracować, że w końcu się przepracujemy, wypalimy i stracimy zarówno chęć do swojego hobby, jak i do dalszej pracy. Znam wiele osób, które tak skończyły. Nie będziesz taką osobą jednak ty, bo oglądasz ten filmik. Ale najbardziej skuteczne metody czekają na ciebie dopiero w dalszej części. Wniosek z całego tego wcześniejszego wywodu jest taki. Twój kierunek studiów nie musi być twoją największą pasją i hobby, ale musi cię w jakiś sposób fascynować. Weźmy na przykład takiego Einsteina. Był kiepskim uczniem, dopóki lektura książek popularno-naukowych nie rozbudziła jego ciekawości. Zafascynowanie fizyką przemieniło go w genialnego naukowca. Jak to w ogóle działa? No więc neurobiolodzy z MIT wykazali, że mózg uczy się najefektywniej, gdy przekraczamy swoją strefę komfortu, ale jednocześnie odczuwamy pozytywne emocje. A z kolei według badań Gallupa tylko 27% pracowników czuje rzeczywiście prawdziwy entuzjazm do tego, co robi. Ale z kolei ci, którzy mogą każdego dnia robić to, w czym są najlepsi, są aż 6 razy bardziej zaangażowani i 3 razy bardziej zadowoleni z życia. Ale Michał, mnie ostatni raz coś fascynowało, jak w realu rozdawali kulki. Jest jedno bardzo proste rozwiązanie tego problemu. Musisz sobie poskakać. Znalezienie swojego powołania to proces. Próby, błędy i lekcje. Dlatego nie bój się zmieniać kierunku, gdy czujesz, że to nie jest twoja bajka. Według badań, m.in. profesora Alana Hunta z Uniwersytetu Stanforda, mózg młodych dorosłych wciąż się rozwija, a preferencje się zmieniają. Kora przedczołowa osiąga pełną dojrzałość przed 30. Społeczeństwo wymaga od ciebie decyzji przed 20. Ale luzik, jak zupa nie smakuje ci po pierwszej łyżce, nie jesteś przecież zmuszony, żeby ją dokończyć. Tylko jest bardzo cienka granica między skakaniem z kwiatka na kwiatek, żeby szukać siebie, a odpuszczaniem w momencie, gdy pojawi się jakaś większa trudność. Każdy kierunek i każda kariera będą miały trudne momenty. Głupie przedmioty, bezsensowne i męczące projekty i sukces w jakiejkolwiek karierze będzie wymagał od ciebie zawicia słomianego zapału i stawianie sobie ambitnych celów. Spójrzmy na młodego Michaela Jordana. Nie dostał się do szkolnej drużyny koszykówki, więc nie poszedł na ekonomię, ale trenował jeszcze ciężej. Efekt? Stał się legendą.
Badania dr Angeli Duckworth pokazały, że to właśnie konsekwentna praca nad trudnymi, długoterminowymi celami jest kluczowa dla osiągnięć akademickich na każdym kierunku. Nawet ważniejsza niż talent czy wysokie IQ. Ale jest jeden błąd, który popełnia każdy praktycznie, z kim rozmawiam na temat studiów, a mianowicie studia to nie zawód. Co najwyżej mogą być zawodem twoich rodziców. I okej, wcześniej rzeczywiście upraszczaliśmy sobie szukanie kierunku przez pryzmat charakteru pracy po nim, ale miej świadomość, że na przykład po psychologii możesz być terapeutą, ale możesz też być na przykład marketingowcem, pracować w HR-ze, czy nawet kurde być negocjatorem policyjnym. Jeśli nie jesteś pewny swojej decyzji, to dołącz sobie do grupy na Facebooku osób z danego kierunku studiów i wrzuć tam pytanie, jak się studiuje, rozwij swoje wątpliwości. To nic nie kosztuje, a dla tych osób przecież i tak jesteś anonimowy. Zresztą są też otwarte dni, na które można pójść i co chyba najważniejsze, miej zaufanie do swojej intuicji. Podświadomość podpowiada nam, co jest dla nas najlepsze, zanim to sobie w pełni uświadomimy. Neurobiolodzy z Caltech odkryli nawet, że zanim świadomie podejmiemy ważną decyzję, to nasz mózg już ją przesądził na podstawie emocjonalnych i nieuświadomionych przesłanek. A intuicyjna mądrość bierze pod uwagę twoje najgłębsze pragnienia i predyspozycje, więc warto jej zaufać. Jeżeli czujesz, że jeden kierunek może być lepszy od drugiego, ale nie jesteś w stanie dokładnie powiedzieć dlaczego, to może warto zaufać swojej intuicji. Pogadajmy teraz o przyszłości. Jeśli wybierasz studia, to jest duża szansa, że masz przed sobą jakieś 60 lat życia. Mówi się, że w 2029 roku, czyli za chwilę, sztuczna inteligencja będzie bardziej inteligentna niż wszyscy ludzie razem wzięci. W takiej rzeczywistości przyjdzie ci żyć kolejne 55 lat na Ziemi lub w sumie niekoniecznie na Ziemi. Brzmi to trochę smętnie, ale spróbuj spojrzeć na to jak na szansę. Futuryści podają, że 65% zawodów przyszłości jeszcze nie istnieje. Ma to sens, bo kto by pomyślał o influencerach czy etycznych hakerach 20 lat temu. Dlatego, żeby nie zostać od razu wygryzionym przez AI, stawiaj na studia rozwijające uniwersalne meta-umiejętności, które są przydatne w każdej branży. Krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, efektywna komunikacja. Stosunkowo odporne na sztuczną inteligencję są też zawody uwzględniające pracę manualną i takie, w których trzeba wziąć na siebie pewną odpowiedzialność. Na przykład sztuczna inteligencja już teraz stawia diagnozę na podstawie objawów z podobną skutecznością co lekarze. Czy to oznacza, że lekarze za chwilę przestaną być potrzebni? Mogłoby się tak wydawać, ale pytanie, kto w takim razie weźmie na siebie potencjalne fuck-upy? Firma, która rozwinęła oprogramowanie? Raczej nie. Oni na bank będą chcieli umyć ręce. Może szpital? Równie niechętnie. Musi być ktoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność. I jeszcze przez stosunkowo długi czas będzie to człowiek. Podobnie ma się sprawa z prawnikami, architektami czy inżynierami. Ich praca będzie znacznie przyspieszona, dzięki czemu będą mogli obsługiwać więcej klientów, a więc też będzie na nich mniejsze zapotrzebowanie, ale na pełne zastąpienie jeszcze trochę poczekamy. Przed sztuczną inteligencją chroni też element ludzki. Coś, co nie ma sensu na poziomie logicznym, ale gra dużą rolę na poziomie emocjonalnym. Robot może być równie skuteczny w prowadzeniu psychoterapii, ale pytanie brzmi, kto chciałby się spowiadać blaszanej puszce. Dlatego spójrz teraz na listę potencjalnych kierunków, na które możesz iść i posegreguj je w kolejności od najbardziej do najmniej przyszłościowego, uwzględniając następujące cechy. Odpowiedzialność, kreatywne rozwiązywanie problemów, inteligencja emocjonalna, element pracy manualnej, element ludzki i potencjalna niechęć do współpracy z robotem. Możesz też zobaczyć, czy któryś z kierunków zahacza o branże, które będą w najbliższym czasie najbardziej się rozwijać, a mianowicie elektromobilność, energia odnawialna, biotechnologia, nowoczesna opieka zdrowotna, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, kognitywistyka i oczywiście sztuczna inteligencja. Badania z Uniwersytetu Princeton dowodzą, że osiągnięcie mistrzostwa w danej dziedzinie wymaga minimum dekady intensywnego treningu, składającego się na średnio 10 tysięcy godzin praktyki. Jaki jest z tego wniosek? Same studia nie wystarczą, żeby być w czymś najlepszym i najważniejsza jest twoja wytrwałość. Ale żeby być wytrwałym, musisz czuć chemię z tym, co robisz. Jeżeli dalej nie czujesz takiej stuprocentowej pewności co do swojego kierunku studiów, pewnie za darmo 250 minut poprowadzimy cię do znalezienia głęboko spełniającej ścieżki kariery i celów w życiu. Widzimy się za tydzień. Siema.